Siema, z tej strony Gaspatio, no i to jest 9 odcinek z serii z gry Crash Bandicoot. Kontynuujemy maksowanie poziomów, których jeszcze nie zrobiliśmy na 100%. I jak pamiętacie, w poprzednim odcinku zdobyliśmy gema czerwonego, dzięki któremu przeszliśmy już na 100% poziom Native Fortress, natomiast dzisiaj poprawimy sobie poziom drugi, który właśnie wymagał tego czerwonego gema i będzie to Road to Nowhere, czyli poziom z mostem we mgle, ten łatwiejszy poziom z mostem we mgle, ponieważ mieliśmy jeszcze jakiś czas temu poziom The High Road, czyli trudniejszą wersję tego poziomu. No ale dobra, tutaj standardowo zbieramy sobie maskę, jest to dla mnie druga maska, dlatego że w poprzednim odcinku zebrałem sobie gdzieś tam jeszcze jakąś maskę. Tutaj oczywiście nie mamy tych desek, które się pojawiają, choć i tak one będą tutaj występować. Nie martwcie się, będą one w tym poziomie również za sprawą tego czerwonego dżema. Okej, i tutaj teraz trzeba uważać. I ogólnie, zanim jeszcze zacznę drążyć jakikolwiek temat... O, mamy checkpointa, zajebiście. Zanim zacznę drążyć jakikolwiek temat, to chciałbym was też przeprosić bardzo za braki filmów przez prawie 2 tygodnie mimo wakacji, ponieważ strasznie się wypaliłem, powiem wam szczerze. No i po prostu, no, nie ma innego wytłumaczenia. Wypaliłem się tak jak każdy, myślę, youtuber czasami się wypali. No i tak po prostu było również u mnie. Nie miałem ochoty na nagrywanie czegokolwiek. Natomiast teraz już wróciłem do was pełen energii i myślę, że te filmy codziennie albo przynajmniej co 2-3 dni będą się pojawiać. No a jeśli nie, to również was już z góry za to przepraszam. Wow, jak mi tu dobrze idzie. Nie chcę naprawdę krakać, ale idzie mi tutaj świetnie na chwilę obecną. Wszystko zbieram, nie zginąłem. Oczywiście nie mogę tu zginąć, bo przechodzę to wszystko na 100% ładnie. Tutaj ostrożnie. No i oczywiście musiałem wykrakać. Dobra, jestem tutaj, jak sami widzicie, i próbujemy jeszcze raz. O, dobra, udało się. I tutaj, jak widzicie, teraz mamy tego czerwonego dżema, czy tam różowego w końcu, sam już nie wiem naprawdę. I ja nie mogę, naprawdę. Dobra, jestem już tutaj i powiem wam, że czegoś takiego się nie spodziewałem, naprawdę. Oczywiście ten czerwony klejnot odleciał, mamy tutaj drugi. No i tutaj musimy się teraz pobawić skrzynkami z wykrzyknikiem. Tutaj mamy pierwszą. Musimy uderzyć w te TNT, żeby to wybuchło i żeby to nam wysadziło właśnie tutaj tą skrzynkę. Trzeba też uważać trochę. Okej, teraz tutaj musimy uderzyć sobie to. Teraz w taki sposób. I jak widzicie, pojawiają nam się skrzynki. Tutaj w ogóle powinny być życie, ale są znaki zapytania. A to dlatego, że... O kurde, mam niezniszczalność, ale ona mi się raczej tutaj za bardzo nie przyda, więc będę musiał odczekać. Po prostu nagrywam to drugi raz. Za pierwszym razem, nie dość, że karetka jeździła ciągle dookoła mojego bloku, nie wiem czemu, po prostu mój idealny pech. Na dodatek jeszcze zaczęli wiercić mieszkanie obok, przez co już naprawdę nie chciało mi się tego wyciszać. Zraziłem się po prostu już wczoraj. Mielibyście ten odcinek wcześniej. Dobra, teraz tutaj nam się pojawiło TNT. Kurde, lagi emulatora. No i w ten sposób zniszczyliśmy tutaj sobie wszystkie skrzyneczki, a przynajmniej mam taką nadzieję, dzięki temu też niezniszczalność minęła. I dobra, teraz tutaj mamy trochę niewidoczny ten klejnot, ale on tutaj jest, żeby móc wrócić. No i dobra, znowu jestem tu. I teraz lecimy po raz kolejny po dalsze przygody. Co, nie wiem, czy tu będzie guziec, czy nie. Chyba go tu nie będzie. Tutaj w taki sposób można sobie, jak widzicie, przejść. Bez problemu mi się udało. Mamy kolejny checkpoint i bardzo się z tego powodu cieszę. Jednak on mi za bardzo nic nie da. Okej, super. Super, naprawdę. Powiem wam szczerze, nie spodziewałem się takiego powera, który chyba się już wyczerpał. Dobra, lecimy tutaj. Kurde, okej, udało się. Niszczymy skrzynkę i tutaj teraz naprawdę mamy już loot. Za niedługo już będziemy w drugim i zarazem ostatnim miejscu z tym czerwonym kryształem, ale dobra. Tutaj naprawdę uważać, uważać. Super, jest checkpoint. Tutaj weszliśmy już w miejsce, gdzie są żółwie. Tutaj poczekajmy. W ogóle zmieniłem intro, jak widzieliście na początku odcinka.
A to dlatego, że ktoś mi tam napisał w komentarzu, że intro jest żałosne i po prostu mu się nie podoba, więc na potrzebę widza macie zmienione intro. No ja tam oczywiście staram się dopasowywać do waszych potrzeb, więc proszę o to bardzo. Ja się po prostu cieszę, że wyrażacie te opinie i mówicie ewentualnie, co wam się nie podoba. Tutaj mamy właśnie ten czerwony kryształ. I tutaj teraz będziemy mieli to, co mieliśmy w The High Road, czyli dwie deski przepaść, dwie deski przepaść. I to jest właśnie porypane. Chociaż tu będzie jedna deska, z tego co pamiętam. Kurde, ostrożnie. Jest, udało się. Zbieramy te owoce umpatta i życia są, dlatego że nie doszedłem jeszcze tutaj za sprawą pierwszego nagrania, które teraz już w sumie nie istnieje. No ale dobra. Zbieramy te życia, co z tego, że mam już i tak 99 żyć. Teraz ostrożnie. Super. Jest! Teraz powinniśmy dostać dżema. I mam nadzieję, że go dostanę. Jest! Dostaliśmy białego dżema. Bardzo się z tego powodu cieszę. 6 minut, powiem wam szczerze, teraz mam na nagraniu i nie spodziewałem się, że w takim tempie przejdę to. No ale cieszy mnie to. Także dobra, 19 dżem i mamy w tym momencie 77% gry. Także super. I ogólnie jeszcze odchodząc od tematu gry, chciałem wam powiedzieć, że ci, co ewentualnie w miarę, chociaż minimalnie śledzą mój kanał na YouTubie, to mogli zauważyć, że zmieniłem awatar i banner na kanale. Jest on autorstwa Xeona, który tam już występował w dwóch łącznie na kanale odcinkach, więc powinniście go tam chociaż minimalnie znać z mojego kanału. Jest on moim dobrym znajomym, całkiem dobrze się spisuje graficznie, więc taki zestaw on dla mnie wykonał. No i jestem z niego zadowolony, możecie wbić na jego kanał, tam zalajkować, zasubskrybować. Po prostu będzie to taki mój dowód wdzięczności za ten zestawik. No i słuchajcie, teraz możemy już przechodzić do zwykłych poziomów, idziemy na wyspę trzecią. I chciałem wam też ogólnie powiedzieć jeszcze, że dołączyłem do takiej fajnej grupy na Facebooku o nazwie Retro Squad. I jak widzieliście też na moim kanale, poleciłem 5 tam youtuberów, którzy właśnie nagrywają mniej więcej takie gry jak ja, albo nawet takie gry, których ja się jeszcze nie podjąłem, retro gry. I podałem też linka do tej grupy. Możecie wbijać, jeśli interesujecie się właśnie starszymi produkcjami, tam głównie z PlayStation 1, ale też nie tylko, oczywiście też z PlayStation 2 i w ogóle z takich innych konsol i zarówno na komputer. Po prostu ze starszych gier, jeśli się tym interesujecie, to wbijajcie na Retro Squad. Jest tam już całkiem sporo osób i wszyscy się tam raczej w miarę szanują, więc po prostu jeśli się interesujecie starszymi grami, to wbijajcie na tą grupę. Ja ją bardzo serdecznie i gorąco polecam. No ale dobra, żeby już za zbytnio nie przedłużać, to tutaj właśnie mieliśmy Slippery Climb, gdzie zdobyliśmy czerwony klejnot. I lecimy do Lights Out, czyli pierwszego poziomu w ciemnościach. Czyli do poziomu, który jest dość trudny, ale teraz go będziemy robili speedrun, dlatego że tutaj jest nam potrzebny żółty klejnot, żeby przejść to na 100%. No i wtedy zdobędziemy sobie klejnot fioletowy, gdy przejdziemy na 100%, no ale wszystko w swoim czasie, dzięki któremu będziemy mogli właśnie też przejść na 100% Boulder Dash. I tutaj jak widzicie, maski Aku Aku oświetlają nam całą drogę. Tutaj jak możecie zresztą sobie zauważyć. Kurde, tutaj po tych platformach bardzo ostrożnie. Okej, tutaj mamy checkpointa i kolejną maskę Aku. Tutaj na te platformy musimy czasami trochę czekać. Tutaj oczywiście mogę ginąć, nie ma problemu, ponieważ... Kurde! Ponieważ tutaj jest... Właśnie nie ma tej potrzeby, żeby zdobywać cokolwiek bez żadnej śmierci, jakiś dżem czy coś. No ale dobra, tutaj się tak zagaduję czasami, że już później tracę tą wenę do gry. Ale ja tak robić nie mogę. Okej, tutaj mamy kolejne życie. Czemu ono mi się zebrało podwójnie pod względem dźwięku? Naprawdę, frizy dźwięku. Tutaj mamy takie szczury, które mogą nas zabić. Musimy je oczywiście pokonywać. Tutaj jest kolejna platforma. Oczywiście ta maska nam zaraz może przestać świecić i to w każdym momencie praktycznie. Ale tu już mamy kolejną. I mamy tutaj też, jak widzicie, sporo żyć, ale one nie są mi już w ogóle potrzebne, bo ja mam liczbę 99 żyć. Tutaj, jak widzicie, będziemy mieli żółty klejnot, gdy go zdobędziemy w innym poziomie.
Kurde. Teraz przestanie mi za chwilę świecić światło. A to dlatego... No naprawdę, tam był już portal praktycznie. Dobra, jesteśmy w tym miejscu. I teraz... Jest, super. Udało się, przeszliśmy. I w sumie całkiem dobrze mi to poszło, bo zginąłem tylko dwa razy, dlatego że jeszcze nie nagrałem jednej śmierci. Pominąłem trzy skrzynki, które właśnie będą się znajdowały na górze, ponieważ tam zabierze nas żółty dżem, którego nie mamy. Nie mamy jeszcze żółtego i fioletowego, bo pomarańczowy, niebieski, zielony i czerwony jest już nasz. I teraz idziemy do poziomu Jaws of Darkness, czyli kolejnego poziomu w ruinach, tak jak Temple Ruins. Pamiętacie, był taki poziom na Wyspie Drugiej. Także oczywiście tam też będziemy mieli za sprawą klucza poziom Fumbling in the Dark, czyli poziom trudniejszy w ciemności, tak jak było w przypadku Mostu we Mgle. No i właśnie w Jaws of Darkness zdobędziemy ten drugi i zarazem ostatni klucz, tak więc lecimy do tego poziomu. Mam nadzieję, że tych poziomów się uda dużo przejść w ogóle na tym nagraniu, bo jest teraz 11 minuta. A chciałbym to przyspamić teraz Crashem też, ale też myślę, że mimo, że nagram sobie po tym odcinku zaraz kolejny, to myślę, że wy go od razu, tak jak ja to nagrywam, nie zobaczycie, dlatego że ja chcę te odcinki wrzucać tak, żebyście nie mieli tylko Crasha, bo przed moją przerwą właśnie tak mniej więcej można powiedzieć było. Dobra, tu mamy pająka, jak widzicie, jest tu ten poziom trudności większy. Teraz tutaj skup się. Skup się! Kurde! Ale blisko było, powiem wam teraz. Oczywiście mogę to przejść na 100%, co sprawia, że nie mogę zginąć. I to jest ten problem też. Zgarnęliśmy sobie maskę. Tutaj mamy te żmije, które mogą nas oczywiście zranić. Dobrze, że miałem maskę. Kurde, bo za dobrze by to nie wyszło. Co prawda ja nie wiem, czy był już checkpoint, czy nie. Dobra, mamy życie. Prawda, jest ich już w mojej kolekcji właśnie tak dużo, że ja już nie potrzebuję tego. Dobra, tutaj poczekajmy może, aż te nietoperze przelecą, albo coś w tym stylu. Te szczęki oczywiście się już nie zamykają. Dobra, lecę. Pierdziele. Te nietoperze już chyba się zatrzymały. Więc jest okej. Okay. Teraz wchodzimy na tą platformę. Lagi emulatora. Lecimy. Tutaj kolejna platforma ruszająca się. Ja się tu nie ruszam, jak ja po prostu jadę na tej platformie, bo ja się boję. Dobra, teraz tu mamy takie małe wracanie się. Okej. Okej. Ja nie wnikam, jak to zapierdziela. Dobrze, przeszedłem to i teraz mamy tutaj ogień, ale ja wolę... Okej, super, super. Mamy główkę Cortexa, ponieważ właśnie tutaj będzie ten... Ponieważ tutaj będzie ten klucz. No co za pająk! Zrobił mnie w bambuko. Spokojnie, ja się tutaj nie będę w żaden sposób denerwować. To nie jest po prostu... Ja później w przyszłości mogę jakiejś choroby doznać przez to, co się wyprawia w tej grze. Więc po prostu nie chcę tego. Dobra, będziemy mieli też bonus tauny, jak sami zresztą możecie zauważyć. Tutaj jest naprawdę porąbane to dlatego, że tutaj te platformy ciągle znikają i to jest po prostu ciężkie do przejścia. Jezu, jak ja to zrobiłem teraz? Normalnie aż się zamknąłem, powiem wam. Wypadł. No nie, czemu ten crash leci tak daleko, jak ja zginę? Znaczy nie jak zginę, tylko jak coś uderzę. Aż się przejęzyczyłem, powiem wam już, przez to, co się tu dzieje. Dobra, genialnie. Więc tak, tutaj już niczego nie będzie. I tu mamy niebieski klejnot, który zdobyliśmy wcześniej i właśnie on nam umożliwia też taką bonusową drogę, w której mamy bardzo duże ilości skrzynek. Teraz wchodzimy tu, ponieważ tutaj właśnie jest skrzynka ukryta. Kiedy się pominąłem i się zdenerwowałem, że taki trudny poziom poszedł na marne przez jedną skrzynkę. I teraz będziemy musieli, słuchajcie, skakać po niebieskich klejnotach, co jest naprawdę moim zdaniem porypane, bo tutaj ciężko to ogarnąć. Mamy też tutaj dużo masek, przez co niezniszczalność też mi tutaj zagości najprawdopodobniej już za chwilę. Mianowicie teraz. Ja postaram się jej nie zebrać. Więc poczekajcie. Dobra. Skrzynkę musimy zniszczyć, ale nie musimy oczywiście zbierać tej
niezniszczalności, przypominam. Znaczy w ogóle maski nie musimy zbierać, ani życia, ani owoców. Łumpa, choć oczywiście żyć to nie wiem, kto by nie zbierał. Tutaj mamy bardzo dużo skrzynek teraz. Niszczymy je ostrożnie, dlatego że nie chcę tutaj zginąć po raz kolejny. Ta muzyka mnie trochę przeraża, powiem wam. Taki niepokój we mnie robi. I tu też, jak widzicie, jest skrzynka ukryta. Nie, nie! Kurde, dobra, miałem maskę, ale na szczęście tutaj przeżyłem właśnie. Nawet mam jeszcze jedną maskę, jak sami widzicie. I tutaj za chwileczkę już skończy się ta droga z klejnotów, tylko jeszcze musimy teraz... oczywiście, czekajcie, bo tu jest życie, tak? Nie ma wizerunku Korteksa. Dobra, to jak mi się nie uda, to... Nie ma co. No właśnie, nie udało się, więc dobra, walić. Tutaj co prawda te życie można dosięgnąć, jak widzicie. Nie ma co się martwić. Jezu, jak ja na krawędzi jestem. Ale żem skoczył. Powiem wam szczerze, ja tutaj robię rzeczy niestworzone. Niszczymy to. Po raz kolejny. Fuck. Okej, pięknie. Nie wiem, jak to tutaj działa. Ale myślę, że... Żyje? Żyje. Super. Tutaj jest checkpoint. Nie wiem, czy te nietoperze polecą. Dobra, lecę. Idę tutaj. Oczywiście ten checkpoint mi nic nie da, ale... Ale warto spróbować. Kolejna tego typu platforma. Ten poziom będę przechodził chyba najdłużej z całego odcinka. Jeśli teraz... Skupić! Nie! Dobrze! Dobrze! Tak właśnie miałem pokonać tego węża, choć w sumie naskakując na niego, ale po prostu, żeby nie wpadł na te skrzynki, tam gdzie jest te TNT, które widzicie. Zaraz zobaczycie dlaczego, tylko dajcie mi oddychnąć, ponieważ tu jest wizerunek Korteksa, który nam by wybuchł, a my tego bardzo nie chcemy. I teraz pokażę wam fajną rzecz. Pamiętacie, że w Temple Ruins było coś takiego, że jabłuszko, owoce kumpa, pokazał nam ukrytą ścieżkę. A tutaj nie ma czegoś takiego, ale tam jest taka kolumna. I Naughty Dog pomyślało sobie, że dzięki tej kolumnie my się pokapujemy, że można zrobić coś takiego. No naprawdę, połapałem się. Dobra, zbieramy te skrzynki i mamy trzeci wizerunek Korteksa. Ja nie wiem, czy ani tu sobie o niej powiedziałem przed chwilą, przez przypadek, ale mam nadzieję, że nie. Jeśli tak, to przepraszam. I ten poziom jest cholernie trudny, znaczy ten bonus. Więc muszę się teraz bardzo skupić. Bo jak zginę, to oczywiście już nie będę go mógł przejść znowu. Kurwa. Po raz kolejny jesteśmy w tym bonusie. Okej. No nie wierzę. Dobra. Udało się. Super. Udało się tutaj, jak widzicie, przejść. Bardzo się z tego powodu cieszę. I już słychać portal, tylko tutaj jest naprawdę ciężko. Już w sumie nie pamiętam dokładnie, jak to wygląda. Ja pierdolę. Człowiek zamknie japę i od razu jest lepiej. Jezu! Ja nie mogę. Dobra. Oczywiście my tu nie musimy zbierać wszystkich skrzynek, ale ja tutaj po prostu się wspomagam nimi. Dawaj! Jest! Udało się. Mamy klucz. To się oczywiście jeszcze zbugowało. Ta nutka jest bardzo fajna. Crash się tutaj zmęczył i się nie dziwię. 80% gry. 2 na 2 klucze. Aha, znowu się tutaj zbugował dźwięk save'a. No ale w sumie mam to gdzieś. Ważne, że udało się przejść. Powiem wam, ta gra naprawdę jest trudna i taki dzieciak, chociażby 10-letni, mógłby się popłakać tutaj. I naprawdę nie żartuję. Jeśli nie wierzycie, to sami se zagrajcie. Bo to jest po prostu masakra. Z tej wolę poczekać. Okej, i tutaj oczywiście mamy tego typu powrót. Dobra. Mamy wizerunek tauny numer 2. Oczywiście ten bonus nie jest nam do szczęścia potrzebny, ale dla save'a to... Chociaż i tak mówiłem, że ja robię save'y z emulatora. Oczywiście tylko na potrzebę takiego zapisania gry na wyspie, ale tak to się save'em nie wspomagam w żaden sposób. I to jest w pewnym sensie błąd, ale po prostu chcę, żeby było chociaż trochę trudniej. Okej, jest trzecia tauna, że tak powiem. I idziemy do kolejnego bonusu.
w którym będzie mniej spinki, bo nie zbieram tutaj niczego użytecznego. Więc lecimy. Tutaj za chwilę kolejne życie nam pójdzie, no ale... Dobra, tutaj jak widzicie mamy TNT, więc wróćmy się. Okej, TNT zniszczyło wszystko. Lecimy dalej. Tutaj dostaliśmy życie. Okej. W ogóle, jeśli ktoś by był ciekawy, czy ja planuję drugą i trzecią część Crasha nagrywać, albo ewentualnie Crash Team Racing, Crash Bash, to na razie nie mam tego w planach, ponieważ chcę zacząć pierwszą, najstarszą część Raymana, która była jeszcze tworzona przez Ubisoft, a nie Ubisoft, czyli po prostu ze Spacją. Dobra, zapisujemy grę. 87%! Patrzcie, jak nam procenty podskoczyły. No i też ewentualnie być może jakoś w jeden z pierwszych dni sierpnia zacznę Crash Bandicoot Insane Trilogy, czyli po prostu odświeżoną trylogię Crasha i ewentualnie dopiero po czasie będę się zabierał za oryginalną dwójkę i trójkę, ponieważ ta trylogia jest po prostu świetna. Przeszedłem już pierwszą i drugą część na 100% niedawno. Na grupie właśnie RetroSquad możecie zobaczyć screena ze 100% z pierwszej części. Mimo, że tam można przejść na 102%, ale ja na razie się w czasówki nie bawię, bo tam zostały one dodane. Zresztą z pojedynczego gameplaya będziecie wiedzieli, o co chodzi, jeśli oglądaliście. Ale teraz nie będę się w to zagłębiał. No ale po prostu właśnie być może najpierw tą trylogię nagram. Oczywiście najpierw chcę sobie jeszcze przejść trójkę na 100% sam, bo ja się chyba nie będę nawet w serii bawił w te 102%, 105%, tylko po prostu 100%. Okej, lecimy tutaj do końca, bo tu już zaraz będzie portal, słuchajcie. Frizy dźwięku, kurde cholerne. A dobra, już wiem, jak to się robi. No nie wierzę. Po prostu nie wierzę. Weź, zamknij dziób. Weź, zamknij dziób i leć. I nie gadaj, głupot. Jest. Super. Czy nietoperze jeszcze polecą? Chyba nie. Skaczę na portal. Jest. Udało się. Super. Dobra, mamy dżema. Jest. Mamy 20 dżema. Będzie to oczywiście dżem biały, no ale mamy też drugiego klucza. Teraz podejrzę, że będziemy mieli 88%, choć pewności nie mam, bo ja już naprawdę tutaj mało pamiętam. No, 88%, miałem chociaż raz rację. Lecimy dalej. Tutaj naprawdę zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Jeszcze 4 poziomy i 6 dżemów. Także dobra, jeszcze kilka poprawek będziemy mieli. No ale wszystko w swoim czasie. Myślę, że ten odcinek jest przedostatnim. Choć oczywiście nie będę tutaj wam w 100% tego gwarantował, no ale dobra. Mamy teraz poziom Castle Machinery i nie wiem, czy przechodzić ten poziom, czy nie, ale myślę, że może sobie to przejdę. Tutaj w ogóle ta mapa jest taka oddalona. No i słuchajcie, myślę, że przejdę sobie to. Co prawda mam już 23 minutę nagrania, ale... Co tam? Myślę, że i tak to sobie przejdę. Tutaj, jak widzicie, mamy zielonego dżema. Jeśli ktoś chce, to może za pomocą niego po prostu przejść sobie od razu do portalu, ale my tego nie robimy, ponieważ chcemy przejść na 100%. Ale ten dżem daje nam też jeszcze jedną rzecz. Jak widzicie, daje nam do zdobycia tyle żyć, jeśli ktoś ma jakieś braki. Natomiast ja ich nie potrzebowałem, no ale... Ale zebrałem je. Kurde, no... Czekajcie... Dobra, udało się. I spadamy tutaj oczywiście na dół. Idziemy w ten sposób. No i przechodzimy sobie poziom. Jest to poziom typu Heavy Machinery z tymi kamerami. Z tymi takimi potworkami. No ale dobra, lecimy bez zbędnego przedłużania dalej. Dobra, tutaj lecimy sobie dalej. I zobaczymy, jak teraz mi pójdzie. Trzeba się tutaj naprawdę skupić. Czy to tak dziwnie w ogóle wygląda, powiem wam, bo... Dobra, udało się. Teraz tutaj pełne skupienie. Tamten moment był naprawdę dziwny. No ale dobra, skaczemy sobie jedna platforma, ponieważ tutaj, jak widzicie, można zlecieć w prosty sposób. Tutaj to nas zabiera na górę. I uważamy na te gorące rury, oczywiście. Klasycznie.
Dobra, tutaj już to by nas nie zabiło. Ja i tak wolę uważać. Mamy maskę, która w pewnym sensie nas tutaj może uratować od niejednej sytuacji, więc bardzo się cieszę. Chociażby od takiej gorącej rury, ale tutaj na razie ona nam nic nie robi. Kurde. Oczywiście możemy przejść ten poziom na 100%, bo jeszcze o tym nie wspomniałem, bo po prostu zapomniałem z tych nerwów Jaws of Darkness. Ale teraz wam o tym mówię. Okej, tutaj znowu będziemy mieli tą historię z gorącymi rurami i tutaj trzeba bardzo uważać, ponieważ za chwilę będziemy mieli trudną rzecz do zrobienia tutaj, ponieważ tutaj jest właśnie to jeszcze nie jest tu. O, tutaj można się zapędzić, ale mi się udało, jak widzicie. Bardzo się cieszę. Okej, kolejne dwie skrzynki. Lecimy dalej. Tutaj uważamy teraz oczywiście na ten wydmuch. Teraz czekajcie. Zrobimy sobie tak. Czekamy znowu. Dobra. Pięknie. Oczywiście mamy maskę. Kurde, tutaj niestety straciłem. Myślałem, że będę mógł to przeskoczyć, ale niestety to jest niemożliwe. Tutaj mamy te platformy. I na dół. Do kolejnej części poziomu. Super. Na razie idzie dobrze. Tutaj mamy owoce Umpa, które możemy sobie zebrać, ale ja ich nie potrzebuję. Natomiast tutaj idziemy dalej. Tutaj zbieramy sobie te skrzyneczki z owocami Umpa. Ja w sumie zniszczę je po prostu. I tak owoce Umpa nie są mi jakoś szczególnie potrzebne. Lecimy dalej. Nawet nie wiecie w ogóle, jak dziwnie mi się gra po tym, jak ja dużo no-life'iłem w tą grę na PS4. Tutaj byśmy się wystrzelili na gorące rury ogólnie. Tak więc nie polecam tutaj w żaden sposób wchodzić. Tu mamy takie ułatwienie, bo platformy są podświetlone. Tutaj możemy sobie zebrać znowu więcej tych jabłuszek, ale ja ich oczywiście nie chcę. Już tutaj kilka same się nałapały. Pod nos. No ale dobra. Tutaj w tym poziomie w ogóle będzie taki moment ze skrzynkami zawieszonymi w powietrzu. I oczywiście będziemy musieli je zebrać, a to jest moment dość trudny. No ale cóż, trzeba będzie spróbować i maska nas tam również w żaden sposób nie uratuje. I to będzie już zaraz. Więc tutaj naprawdę trzeba będzie się skupić. O właśnie, mamy to. I tutaj naprawdę bardzo nie lubię w ten sposób skakać. Aczkolwiek... Poczekajcie, ja sobie tak ułatwię. Okej, super, udało się. Tutaj mamy oczywiście życia. Super, udało się. Za pierwszym podejściem. Bardzo jestem zadowolony z tego osiągnięcia. Wiem, że mówię tutaj jak idiota, ale naprawdę, ten moment zawsze wywoływał u mnie troszeczkę nerwów. A udało się tutaj za pierwszym razem. Tutaj te kamery musimy sobie trochę eliminować. Przechodząc tutaj, chociażby ta kamera, ta kamera, ta kamera myślę też. Dobra, tutaj już powoli zbliżamy się do końca tego poziomu. Dobrze, że mam tutaj maskę w ogóle. Dobra, tutaj na spokojnie. Okej, udało się. I tutaj znowu będziemy mieli przeskakiwanie nad rurami, tak jak też w Generator Room było. No i właśnie w tym momencie zginąłem. Musiałem też oczywiście powtarzać teraz te skrzynki zawieszone w powietrzu, ale mniejsza o to. Tutaj już się zbliżamy do końca przed samym portalem. Ja jebie. Straciłem maskę, ale miejmy nadzieję, że tym razem się już uda, bo to naprawdę nie jest według mnie już śmieszne. Dobra, udało się. Nie wiem, jakim cudem ja spadłem poprzednim razem, no ale kilka razy przynajmniej sobie powtórzyłem ten poziom. Okej, będziemy mieli 21 dżema i być może 90%, nie wiem. Ale jest kolejny perfekt, słuchajcie, dużo perfektów jest w tym odcinku i w ten oto sposób mam już pół godziny na nagraniu. No ale dobra,
A nie, jednak jeszcze nie, mamy 89%, no ale patrzcie, jak blisko setki już jesteśmy. Naprawdę fajnie. Saving, zapisujemy sobie wszystko. I powiem wam szczerze, nie wiem, czy będę nagrywał jeszcze jeden odcinek za chwilę, ale i tak wy byście to widzieli inaczej, więc dla was to nie jest żadna strata. Prędzej czy później i tak to wszystko nagram i dla was zmontuję. I w kolejnym odcinku zawalczymy sobie z Nitrusem Brio, czyli właśnie pomocnikiem Neokorteksa, jak sami zresztą wiecie. No a potem będziemy już mieli takie, podejrze chyba trzy ostatnie poziomy do przejścia. Oczywiście jeszcze wam nie pokazałem, że za sprawą tego klucza z Jaws of Darkness Lights Out odblokowało nam Tumbling in the Dark, czyli ten trudniejszy poziom w ciemnościach. No ale i tak obydwa jeszcze będziemy mieli do wymaksowania na 100%. Ogólnie Fumbling in the Dark przejdziemy sobie również w kolejnym, być może ostatnim odcinku. Chociaż nie wiem, bo tyle tych poziomów jeszcze jest. Może rozłożymy sobie to na dwie części. Także wy ogólnie zostawiajcie łapki w górę, jeśli chcecie jak najszybciej kolejne filmy na kanale. Ja się postaram je wrzucać już teraz regularnie. Piszcie komentarze, subskrybujcie kanał, klikajcie w dzwonek. To będzie już na tyle. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się, nara.